Weekend, sobota, 4 kwietnia, tak mi się kurde nudzi, że myję skanie, zobaczcie, normalnie dziaduję na parkingu, jakbym mógł, to bym globał mył. Byle do poniedziałku. Pogoda piękna. I co, myślałeś, że tutaj w środku to już dziad nie umyje, co? To się zdziwisz, zobacz, zobacz co tu się dzieje. Roboty domowe pełną parą. Następny odcinek. Karol uczy i sprząta. Przed wami. Tak mijają weekendy samotnego kierowcy na parkingu. A kurde. Nie oglądaj tego YouTube'a, tylko bierz się za robotę i sprzątaj. Nie, nie, oglądaj. Ale nie konkurencję, tylko Wojtyła Transport. No i zobacz. Okno umyte. I jak już sobie myślisz, że a, wreszcie skończy. Nie kurde, sobota jest, sprzątamy. Odkurzanie. No i byłby już koniec. Gdyby nie to, że jeszcze chusteczką nawilżaną trzeba przetrzeć cały pulpit i wtedy już będzie fajrant. Zobaczcie, podkurzane, czyściutko, posprzątane, aż chce się siedzieć, tylko trochę za gorąco. Powycieram pulpit i się biorę za składanie filmiku dla was, bo jest sobota, no i pewnie jakiś filmik by się przydało wpuścić, ale dla was będę wpuszczał filmik, który zobaczycie przed tym filmikiem. Wiem, skomplikowany, ale ja cały jestem skomplikowany. Oglądajcie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy poniedziałek, 6 kwietnia. Ci, którzy oglądali poprzedni odcinek, już wiedzą, że jadę na załadunek we Włoszech. Do załadunku mam 18 km. Właśnie ruszam. I cóż, no weekend minął spokojnie. Na siedzeniu w kabinie oczywiście w większości czasu. Byłem co prawda sobie troszeczkę poćwiczyć na naczepie. I co mogę wam powiedzieć, że faktycznie są wprowadzone mocne restrykcje, jeżeli chodzi o Włochy. Za 600 metrów. Nie wpuszczą nas nawet do toalety, jeżeli nie mamy maseczki. Więc maseczka jak najbardziej, rękawiczki i te sprawy dbają o to. Toalety są otwarte, więc to co mówiłem w poprzednim filmiku się nie potwierdziło. Nie było akurat na tej stacji, nie było pryszniców, więc nie wiem, czy byłyby otwarte, czy nie. W każdym bądź razie wracając do tych toalet, czysto. I widać, że po każdym wyjściu z toalety wchodzi pani, która wypryskuje tą toaletę, tak? Dezynfekuje ją. No ale nie będziemy rozmawiać o kiblach, tylko zabieramy się za robotę. Bo będzie co robić. Ładuję 1160, z tego co dobrze pamiętam, kilometrów ładownych do Niemiec, do Lipska. Mamy co robić. Zaciągamy rękawy po łokcie i uciekamy. Lecimy na załadunek. Teraz słuchajcie, jestem na miejscu. Brama zamknięta, a na bramie
Tabliczka, której w sumie się spodziewałem, ale po cichu liczyłem, że będzie inaczej. Ci, co jeżdżą na Włochy, to wiedzą, że oni nie za bardzo lubią się przepracowywać. Więc teraz poczekamy. Godzinkę. A mogę sobie godzinę dłużej pospać. Schodzą się dopiero do pracy, zobaczcie. Ale każdy jeden osobnik w maseczce. Chwali się. No i chyba się uda wcześniej załadować. Wpuścili mnie do środka, słuchajcie, za płot, za bramę. Rozpinam lewą stronę, tylko że nie mogę wyczaić, co będę ładował, bo to są i big bagi. Jak tam widać w tle jakieś kartony, jakieś coś tam. Podkładki, narożniki. No zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Widoczek dookoła oczywiście piękny. Ptaszki ćwierkają, słoneczko świeci. Początek tygodnia jest dobry. No i w pełni gotowy do pracy. Tylko jeszcze Włosi nie są gotowi. Słuchajcie, ładujemy coś takiego. To są, z tego co się dowiedziałem, pochłaniacze wilgoci. Nie można tego spinać. Co prawda będą 23 tony. No ale nie można, to nie można, tak? Nic na siłę. Prawie kończymy. Zapinam boczek. I spadamy. Załadowany w drodze do Niemiec, słuchajcie, 1100 km z groszami do przejechania. Z dyspozytorką ustaliłem godzinę rozładunku na jutro na 12. Powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że zdążę, bo moja dyspozytorka Aleksandra była bardzo zdziwiona, że 12 zaproponowałem. Ona uważała, że będę gdzieś na 15. No ale jak nie my, to kto? Wojtyła Transport, wszystko może, Polska, Chiny w 2 godziny. Nie śpimy, lecimy. Ogień na tłoki. Właśnie lecimy, słuchajcie, przez Milano. Milan. Szkoda, że nie można sobie wjechać ciężarówką do centrum, chociaż dzisiaj to i tak bym nie pozwiedzał. Jeździcie już ze mną na ten moment około 1 100 000 minut. Tyle trwają wyświetlenia wszystkich moich filmików łącznie. Ja mam do was takie pytanie. Czy was nie wpienia ten kubek, który za chwilę dzwoni na tych dziurach? Dlaczego ja o nim nie pamiętam, jak się zatrzymam, tylko pamiętam o nim, jak on zadzwoni na tej półce tam gdzieś u góry? Z czego nie sięgnę? Z moim wzrostem to ja ledwo sięgam do kierownicy, a gdzie dopiero do kubka? Kurde, zróbcie coś z tym. Błagam was. A tak poważnie, to powiem wam, że zauważyłem... Kurczę, no stary Mercedes mnie wyprzedza. Zauważyłem taką fajną rzecz u Włochów. Próbują się tak mobilizować, czy zgrać razem, że trzymają się razem. Pokazują to w ten sposób, że wywieszają flagi w oknach, na balkonach. Taki fajny akcent. W tym momencie trudnym dla nich. No i jeszcze raz muszę podkreślić, słuchajcie, zatrzymałem się na parkingu, bo musiałem wyjść za potrzebą i wszyscy w maseczkach, w rękawiczkach naprawdę zaczęli o siebie dbać. No pytanie tylko, dlaczego tak późno? Mogło to wyglądać troszkę inaczej. No ale nie ma się co mądrować. Żal mi ich, bo naprawdę ich tutaj kosi strasznie. No ale wracając do naszej rzeczywistości, ja jeszcze godzinę się kulam, potem robię pauzę 45 minut. Nie mogę się jej doczekać, bo jestem już głodny jak wilk. Żołądek mi normalnie przystało do kręgosłupa. I powiem wam jeszcze, że mijałem pierwszy raz stała, nie wiem, to chyba była inspekcja włoska. Musiałem zamknąć oczy, kolega mnie uczył z Polski, pozdrawiam go teraz serdecznie, że najlepiej zamknąć oczy i udawać, że się ich nie widzi, nie? Wtedy jest się bezpiecznym. Także przymknąłem oko, jedno i drugie, przeleciałem koło nich. Chyba mnie nie zauważyli nawet. Kurde, metoda działa. Jadę dalej. Tyle z moich newsów z trasy na ten moment. A gdzie ja jestem? Jestem gdzieś we Włoszech, wiecie, nie? Na A4 za chwileczkę już zjeżdżam na Brennero.
4,23 na blacie i parking za 500 metrów. 45 pauzy w tym czasie, tą obstrakaną szybę spróbuję jakoś wyczyścić, chociaż czyściłem ją przed wyjazdem i to na długo nie pomaga. Zobaczcie w ogóle jaka temperatura, 22 stopnie, ale śnieg w górach jest. Ok, zjemy coś, kawkę na drogę i lecimy dalej. O ile będzie miejsce? Kurde. Kurde blaszka. Może by się tu przykleił jakoś tak mocno. Najedli się? Bo ja się najadłem. 143 do Innsbrucku. Jeszcze chwila i będę w Austrii. No plan mam w sumie taki, muszę wam powiedzieć, że chciałbym dzisiaj wpaść do Niemiec i na pierwszym możliwym parkingu w Niemczech zrobić sobie dziewiątkę. A z newsów, w czasie przerwy miałem rozmowę z moją opiekunką. Pozdrawiam serdecznie panią Justynę. Może być problem ze zjazdem do domu, jest dużo aut wracających do Polski. Dużo aut z Adaru, które wcześniej niż ja będą czekały na ten zjazd. No i zapytanie takie było, czy dam radę sobie sam coś ogarnąć, więc... No więc spróbuję ja coś ogarnąć, moi znajomi, moi koledzy. No i Adar. Miejmy nadzieję, że to się wszystko uda. A na chwilę obecną, jak widzicie, cały czas w pięknych krajobrazach. No jeżeli chodzi o pozytywy, to też są jakieś. Zaraz po świętach, we wtorek, jestem umawiany w Tarczyny na oklejanie, czy też malowanie firan. Będę obrędowany Adarowo. Nareszcie, bo brakowało mi tych 2 eurocentów za kilometr. Się nie śmiej kolego, bo to 2 eurocenty to może i dużo i mało, ale w skali miesiąca przy 10-11 tysiącach to już jest opłacony mój ZUS na przykład, albo moje rachunki za telefon, a ja na tym nic nie tracę, tak? No to by był taki plusik. Też tutaj można by sprostować, już wyjeżdżając prawie z Włoch, te wszystkie fake newsy, które wiedziałem przed przyjazdem tutaj, więc nie jest tak jak opowiadali, trzeba swoje zrobić, trzeba odpiąć pasy, trzeba zapiąć pasy, trzeba pomóc przy załadunku, rozładunku. Toalety są otwarte, można z nich korzystać, no prysznice nie wiem, bo na tej stacji, gdzie kręciłem weekend, to niestety ich nie było. Ale druga strona medalu jest taka, że nie ma aż takiego strachu, ponieważ wszyscy tutaj dbają o swoją higienę i o swoje zdrowie, tak? Bo to przede wszystkim jest, to jest najważniejsze. Więc nie taki diabeł straszny, jak go malowali. A wręcz przeciwnie, piękny. Więc jeżeli się wybierasz na Włochy, w trasę oczywiście, nie turystycznie, masz jakieś obawy, ale jesteś dobrze zabezpieczony, jeżeli chodzi o maseczki, rękawiczki i tak dalej, śmiało możesz jechać. Nic nie grozi. Najważniejsza jest robota. Trzeba rodzinę utrzymać, trzeba zarabiać pieniążki, spłacać swoje zobowiązania, swoje rachunki. No a bez pracy niestety się to nie uda, tak? Też wpadłem na taki pomysł, nie wiem co wy na to, może napiszcie mi w komentarzach. Bo ja dużo tych komentarzy czytam, odpisuję, staram się odpisywać na te wasze komentarze pod filmami. Jeszcze więcej otrzymuję zapytań na Facebooka, na Messengera. Więc może byśmy zrobili taki króciutki odcinek, kilkunastominutowy, gdzie ja tylko i wyłącznie będę odpowiadał na wasze pytania. Odpalę sobie YouTube'a, wejdę w komentarze i będę odpowiadał na wasze pytania. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Jeżeli wam się ten pomysł mój spodobał, to przy następnym odcinku piszcie w komentarzach swoje zapytania do mnie, to postaram się tak w miarę logicznie i sensownie odpowiedzieć. Oczywiście na jakieś wulgaryzmy i tym podobne nie będę odpowiadał. Nie i koniec, wręcz się obrażę, sfochuję i tyle. Ja się śmieję, ale naprawdę są
są ludzie, którzy piszą te komentarze z różnymi łacińskimi słowami. Ja nie mam przeciwko, napisz to człowieku, ale nie używaj tej łaciny. Piszmy po polsku, szanujmy swój kraj, swój język. Piszmy po naszemu. Tyle z Włoch. Widzimy się w Austrii. No, mam jeszcze zerknąć. Gdzie to jest? Z lewej strony? Proszę bardzo. Takie góry. W prawej? Proszę bardzo. Pięknie. Cześć wam. Piąte rano. Właśnie się kończy moja przerwa. Rozpoczynamy. Niemcy. Tak jest. Zdążyłem się już oblać wodą, wylać kawę. Słuchajcie. Także zapowiada się nieciekawy dzień. Ile to nam do celu? 435. Mamy co robić. Ja podjeżdżam sobie tam na stację, bo muszę tam szybę spróbować domyć, ale ona wygląda strasznie. Okej, podjeżdżamy. Zobaczcie, jak wygląda Scania z przodu. Dramat. To nas domyjcie. Cały glob. Zaczęło się. Kurczę. Ciekawe, czy to coś pomoże. No niby chyba jest lepiej. Światełko wyłączamy. Lampeczki się palą. Idziemy. Mamy dziś co robić. Jak pamiętacie, obiecałem spedytorce, że będę do 12. Jest 5:22. Pełna moc. W ogóle zobaczcie, kurczę, jaka temperatura. 9 stopni, czy to widać? 9 stopni. Ładnie, nie? Jest nieźle, zaczyna się robić nieźle. Ogrzewanie nawet włączyłem wybastko dopiero gdzieś koło 3 nad ranem, bo zaczęło mi się robić chłodno. Oni się poustawiali. No i teraz przejechać tylko o niego, żeby go nie zahaczyć, nie? Takie wyzwanie logistyczne. A nie jest tak źle. Lusterko złożył. A ta szyba mogłaby być ciut lepiej dotyczona. Nie ma tragedii, ale... ale mogłeś się, Karol, bardziej postarać. Nie męczę was tymi ciemnymi widokami. Ja wciskam gaz w podłogę, wy tam ciągajcie pępuszek. I za chwilę się widzimy. Jak będzie widno. Witamy w Lipsku. Zostało mi 14 km. Jestem już blisko. Możecie to poznać po tym, że już działa Google Maps. Jesteśmy koło lotniska. Dostałem informację od spedycji, że mają już dla mnie ładunek do Polski. Będę ładował do Poznania. Czekam na zlecenie. Nie wiem za jakąś stawkę i szczerze mówiąc aż boję się sprawdzić. Będę bał się sprawdzić, jak to zlecenie przyjdzie. Pewnie za jakieś śmieszne grosze. Ale sprawdzałem sobie na transie. Mam nadzieję, że przebiją transa. Oby. W każdym razie sytuacja na giełdzie nie jest jakaś super rewelacyjna. O, zobaczcie, jakie samolociki sobie stoją. Wyprzedzimy chyba jeszcze tego kolegę. 11 km. A, w sumie niech jedzie. No i tak wygląda nasza podróż, która powoli dobiega końca. Kończy się ta dyspozycja, zrobimy krajówkę w Poznaniu, zrzucimy jutro. No i do domu. I koniec tygodnia nastąpi w środę, czyli w sumie byłem poza domem 8 dni.
kilometrowo będzie coś koło 4000, z tego co dobrze policzyłem. Oczywiście pokażę wam wszystko jutro, jak ściągniemy krajówkę, jak to wyglądało. No a następny wyjazd rozpoczynam w Tarczynie, gdzie będę miał oklejane plandeki, tak jak już wiecie. Jak się uda, będę miał dla was też niespodziankę, nie wiem czy to się uda czy nie. Ale cicho, szala, nic nie mówię, nie zapeszam. Dobrze, dojedziemy, zrzucamy, koła się kręcą. Jestem już rozładowany, nie udało mi się pokazać wam jak to wygląda ten rozładunek. Było to tak szybko. W każdym razie cofnąłem tyłem pod magazyn, dostałem paleciaka i ściągaliśmy. Naprawdę poszło to, nie wiem, może z 20 minut, 25 minut byłem rozładowany. A teraz już zasuwam na załadunek. Tak jak wam mówiłem, do Poznania będę ładował. Zostało mi 20 km. Nie wiem co to będzie, chyba coś ciężkiego, bo mam w zleceniu wpisane, że wymagane są pasy, narożniki, gumy, maty antypoślizgowe. No to już nie robi, nie ma różnicy. Byleby załadować, plan jest taki, żeby załadować, wpaść do Polski i posłuchać już polskiego radia. Zawsze to inaczej, jak się słyszy polskie radio, niż to byblenie bez znaczenia. Zaraz wam pokażę, co będę ładował. Na tą chwilę pędzimy. Półtorej godziny czekania, słuchajcie, i ładujemy. Nagrywam tak z ukrycia, bo jestem na firmie, nie wiem czy tutaj można nagrywać czy nie. Ładujemy, nie wiem czy to jest chyba papa na dach. Do Poznania. Załaduję, wyjeżdżamy. Nie wiem czy to będę spinał czy nie będę spinał. No risk, no fun. Ale chyba zepnę. Pół godziny w tom czy w tom już nie zrobi różnicy. Naczepa jest już przygotowana. I tylko załadować. Załadowane. Na dole mamy papę, u góry położony styropian i z tyłu styropian na stojąco. Zapinam plandekę, idę po papiery i wyjazd. Jestem już na dziewiątce. Będziemy w stronę kraju. Do granicy jakieś 180 km, tak mi się wydaje. Do samego rozładunku 360. Mam być w Poznaniu jutro przed 10. Jest to bez problemu do zrobienia, do ogarnięcia. No i co? Takie podsumowanko może zrobimy szybkie. W tej dyspozycji, licząc z jutrzejszym dniem, będę 8 dni. Jak doskonale pamiętacie, wyjeżdżałem we wtorek. W tym czasie przejechałem, no na chwilę obecną, 3206 km. Do tego możemy doliczyć 360, więc niecałe 3600 wyjdzie razem, tak? Nie jest to może za dużo, nie jest to też zbyt mało, jeżeli chodzi o okres, w którym jeżdżę. Nie ma co ukrywać, no jest mniej tych ładunków, ta praca jest troszeczkę inna. Kilometry gdzieś tam uciekają, zatem przez te przystoje. Pamiętajmy właśnie, że stałem ze środy na czwartek, czekając na ładunek na Włochy. Tak samo weekend we Włoszech. Zaczął mi się już w piątek o godzinie 11, gdzie stałem do poniedziałku do rana, więc można powiedzieć, że 4 dni uciekły. Nie jest moim zdaniem aż tak źle, ale cudownie nie jest. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że te koła się kręcą, jakieś zlecenia przychodzą, stawki są może jakieś widocznie mniejsze troszeczkę, ale też nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii. Z tego co widzę i obserwuję na tych wszystkich forach, to na giełdach ładunki mocno spadły, więc ja się cieszę, że u mnie nie jest aż tak najgorzej. Cóż, no w planach mam, tak jak już wam mówiłem, dojechać do kraju dzisiaj na jakiś parking, w swoim czasie stanąć na parkingu, wypauzować się, zjeść coś i co, widzimy się jutro, zrobimy rozładunek razem i do domu i święta. Tyle z tego dzisiejszego dnia dla was. Trzymajcie się, do jutra. Cześć wam. Mamy środę. Parking w Polsce. Przy starej dwójce. Musiałem zatankować. Dotankować w sumie troszeczkę. I mamy dzisiaj środę.
Nie wiem dlaczego, ale jak mówię zawsze środa w filmiku, to mi się rymowanka przypomina. Tak, tak, ta rymowanka, o której właśnie pomyślałeś. Ruszamy na rozładunek do Poznania. I to będzie tyle z tego wyjazdu, z tej dyspozycji. Wracamy do domu na święta. O, auto całe. A jak auto całe, to jest najważniejsze, nie? Słuchajcie. Tak mówiłem, musiałem dotankować samochód, bo było już blisko rezerwy. Dotankowałem tylko 100 litrów, żeby dojechać do domu. Zakupiłem sobie nową maseczkę. Patrzcie, jakie ceny. Maseczka jest na dzisiaj. Ile my tam mamy kilometrów? Pewnie coś koło 120 będzie. Lecę starą dwójką. Nie śpieszy mi się, po co mam płacić za autostradę. No i tyle z newsów, jeżeli chodzi o dziś. W kraju chyba za dużo nie ukręcimy, bo nasze drogi... O, już 9 minut stoję na młotkach. Nasze drogi nie pozwalają kręcić ładnie, tylko będzie wszystko podskakiwało. Kawusia gotowa. Można ruszyć. Muszę wam powiedzieć, że ja tą starą dwójką, nie wiem dlaczego, ale ja lubię jeździć. Oczywiście nie miałem racji, bo ta nasza stara dwójka jest dużo lepsza niż niektóre drogi i autostrady we Włoszech czy we Francji. No ale nie wiem, no lubię jeździć, bo raz, że jest taniej w porównaniu z autostradą, a dwa, naprawdę tutaj nie trzeba jakoś specjalnie oszczędzać, jeżeli chodzi o prędkość. W kilku miejscach trzeba zwolnić, wiadomo, miejscowości są teren zabudowany czy fotoradar. Ogólnie jedzie się płynnie, nie ma też takiego ruchu. A jak nie trzeba się śpieszyć, nie trzeba gonić, no to po co przepłacać autostrady. Cóż, dzień dobry jeszcze raz. Dobrego dnia wam życzę, lecimy na rozładunek. Jestem na miejscu, zobaczcie. Jedno auto przede mną. Zrzucają jedną stroną. Taki pozytyw. Znowu mogę mieć dziwny głos, bo mam maseczkę. No to ściągamy i farangos. Słuchajcie, dobiega końca ta nasza wspólna podróż. Gdyż, ponieważ ja już jestem rozładowany. Zeszło się godzinkę. Sam rozładunek chyba z 15 minut. Było bardzo szybko. Na teraz zostało mi 190 km do domu. 3 godzinki. I powinienem wyciągnąć sobie nogi na swoim fotelu i pić kawkę. Chciałbym tutaj pozdrowić, ponieważ obiecałem, pozdrowić widza, który gonił mnie przez kilka skrzyżowań osobówką w Poznaniu, tylko po to, żeby mi na światłach stanąć po mojej lewej stronie, powiedzieć: cześć Karol, pozdrawiam, jak możesz pozdrów mnie w filmiku. No więc to czynię, zasłużył sobie chłopaczek. No i cóż, pamiętajcie, że następny wyjazd, następny filmik zaczynamy od wyjazdu do Tarczyna. Będziemy malować plandeki na żółto i na niebiesko. Oczywiście się śmieję, będą loga Adaru. A na chwilę obecną, jeżeli możecie, udostępniajcie moje filmiki. Subskrybujcie kanał, używajcie dzwoneczka, bo to jest najważniejsze, żebyście wiedzieli, co się ze mną dzieje na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie. I przede wszystkim bądźcie zdrowi, trzymajcie się, do następnego. Cześć!